Tragedia, katastrofa, ciężko znaleźć słowa po tym, co się stało. Fani, nasz nowy dom załamani. Katastrofalne doniesienia dotyczące programu Nasz Nowy Dom właśnie obiegają Polskę. Fani nie zdążyli się jeszcze otrząsnąć po tym, jak niespodziewanie, bez ostrzeżenia, po tylu latach ciężkiej pracy zwolniono Katarzynę Dowbor. Teraz nadszedł kolejny cios, widzowie są załamani. Nasz Nowy Dom bez Katarzyny Dowbor, konsekwencje najgorsze z możliwych. Gdy Edward Miszczak wyrzucał Katarzynę Dowbor na bruk, sieć była rozgrzana do czerwoności. Ciężko bowiem znaleźć przykład tak uwielbianej dziennikarki, która tak nagle, bez wyraźnego powodu znika z flagowego programu. Pojawiły się wtedy głosy, że może warto jednak dać szansę Elżbiecie Romanowskiej i nie oceniać przedwcześnie decyzji Edwarda Miszczaka źle. Teraz napłynęły dane, które jednoznacznie wskazują na ogromny błąd, który popełnił wówczas dyrektor programowy Polsatu. Edward Miszczak popełnił błąd? Dramatyczne dane rozwiewają wątpliwości. Najwyraźniej Edward Miszczak nie pamiętał o słynnej zasadzie, a raczej powiedzeniu, które w podobnych sytuacjach lubi mówić wielu Polaków, a mianowicie lepsze jest wrogiem dobrego. A program prowadzony przez Katarzynę Dowbor bez wątpienia był co najmniej dobry. Prezenterka zaskarbiła sobie setki tysięcy serc widzów, po tym jak pokazała w swoim programie dramatyczne historie setek rodzin i mnóstwo spektakularnych remontów. Teraz ogłoszono, jakie są wyniki oglądalności programu z nową prowadzącą. Tak złego wyniku nikt się nie spodziewał? Katastrofalne wyniki oglądalności Nasz Nowy Dom z Elżbietą Romanowską. Dane są dramatyczne. Okazuje się, że z każdym kolejnym odcinkiem Nasz Nowy Dom notuje coraz niższą oglądalność. Co więcej, okazuje się, iż wyniki oglądalności obecnego sezonu z Elżbietą Romanowską są znacznie gorsze, niż te notowane w poprzednich sezonach, gdy twarzą programu była Katarzyna Dowbor. Według danych podawanych przez press pierwszy odcinek najnowszego, 21, sezonu obejrzało 904 tysiące widzów. Potem było już tylko gorzej. Następne widziało 818 tysięcy, a trzeci odcinek wygenerował widownię na poziomie zaledwie 796 tysięcy widzów. Co ciekawe, Katarzynie Dowbor udawało się gromadzić przed odbiornikami nawet ponad milion widzów. Portal Pudelek podaje, powołując się na dane wirtualnych mediów, że 19. sezon, który był prowadzony jeszcze przez panią Kasię, przyciągał średnio ćwierć miliona osób więcej. Obecnie średnia oglądalność programu ma wynosić 875 tysięcy widzów.